Co masz dobrego? What is it, Troy? Klopsiki. Oh, this? Klopsiki? This? Ojo, klopsiki i barbecue jakiś taki sosik. To jest placuszek twarogowy. A kto go robił? Celina. Mama Celina! To jest placuszek twarogowy, a tu jest miks owoców. Taki sosik. It's not fucking fruit. It is fruit. It's fucking... Taste it. It's barbecue sauce from KFC. Barbecue. Dobrze, to jest gwarancja 15 punktów. Przebiega. Co to jest? Na tanon muszę spuścić, bo będą motory ważone, wiesz? Egon i Kasia figura. Hopie. Nie wierza. Ty wiesz, kto to była Kasia figura? No jakaś pani. Jakaś pani, Boże, hopie. Grzeszysz. Nie wiesz, kto grzeszysz. To jest seksbomba polska z 90-tych lat. Sek to jest... Ach, nawet nie ma takiej drugiej, żeby opisać. Nie ma. No ładna, to ładna. Jest polska Pamela Anderson, człowieku. Kurde, jak to... Hop, jak ty to ujkowie zniszczysz, to on cię zabije. Coś taki zabuczowy. Nie, już tutaj, żeby się uśmiechnął. Nie, normalnie, a tu trzy. Nie, normalnie, uśmiechnij się. Są w porządku. Nie, bo jeszcze lebiedy w tym roku. Panie prezesie. Jest tylko problem z próbą toru, bo zdaje się trzech czy czterech chce jechać, a może tylko dwóch, nie? Jak Gennad zacznie za pałkami kombinować, to i tak pójdzie las. Nie, nie, to jest sprawy, to jest tak sprawdzane, już nie raz tak było. Ja? Złą maskierę wyciągnął. Głowa, zapałek, nie, daj, zapałki. Czekaj, daj mi to. Jeden połamany, drugi cały. Patrz, Gennad, żeby był spokój. No. Orzełek jedzie Lars, reszka jedzie... Andrzej, tak? Prosto rozwiązanie. Orzełek Lars, reszka Andrzej. No. Do kanału wpadł. Orzełek! Orzełek. Sorry. Szykuj się. Ale to jest to... Bo on dużo do kościoła chodzi, nie? Dwa orzełki! Ale no teraz, żeby sprawiedliwy było, teraz orzełek, reszka, Andrzej i Kasper. Tak i jest. Tyle. No. Jeszcze raz. Dawaj, dawaj, no. Dawaj. Jeszcze raz. Jeszcze raz. No. Orzełek jedzie Kasper, reszka jedzie Andrzej. Ja nie do kościoła, ale... Szykuj się. I co jest? Ogonek, Kasper. Widzisz to? Ogonek. Dobra. Sorry, już nie zakombinujemy. Ale fair. Ale fair. To najważniejsze. Dobra. Dobra. Was dwóch, ja zaś zawał przed meczem. Ej, jednak dobrze jest kościołem Cimia i Spitym. Zaraz od prawa sędziów. Jedziemy. Jedziemy.
0,45 do góry. Ale ona jest taką miękko. Ale musi być mała. Mało musi być. Gumy 0,4. Ona jest mięciutka ta opona. Ale jest inna opona. Zawsze do wołej, do tej czerwonej, do wołej. 0,45. Zawsze. Juli Damia, World Cup. Ja mam taki sam opona. 4. 4? Ostatni bieg. Państwo, kończy się wyścig trzeci, niestety. Tak, ale wchodzili trochę szerzej i w kredę, nie? Pilnujemy tematu i jedziemy do następnej serii, wynik jest dobry. Jak on wyszedł?
zebrać. Nie to jazd, jest. Kurwa! Kurwa! Nie zauważyli sygnalizację, zawodnik oznaczony kolorem czerwonym, Oliver Berg, stanął, został wyrzucony z pokoju, a zatem wyścigu. Ja ci mówię minuta 20, to nie wiesz, normalnie wiem. Krzywdę mnie znowu zrobili. No, czasem tak niestety bywa z tym stanem. Majomak jest tak to... Maybe feels like spinning, but sounds like shit. Yeah. Kurwa, środek prosty, to kurwa. Jakby stoisz mnie. W 53 pierwszym biegu, ale nie wiem, po trasie przegrał tego, przymknął gaz na wejściu, to koniec, no. Lars, stopień numer 6 na plastronie, oczywiście pojedzie w kasku biały. Pozostała trójka zgodnie z programem, a więc... Jako pierwszy na będziemy. Albo
Jeszcze na razie nie powiedział czyje, ale dwa są wytypowane na pojemność. 39 do 39, a więc całe te dzisiejsze spotkanie bardzo wyrównane. Fucking get it in, boy. Get it in. Już za chwileczkę wszystko stanie się jasne. Wyścig 15. Gała i Pawlic kontra Szczepaniak i Lebediew. Idzie Szczepan! Szczepan jedzie! Tak jak powiedziałeś, występ był dobry. Na pewno jestem zadowolony, bo porównując to z początkiem sezonu, w moim wykonaniu jest dużo lepiej i jest walka, są punkty. No tak, wzięliśmy remis, aczkolwiek popełniłem błąd w tym ostatnim wyścigu. Troszeczkę się uspokoiłem, że tam po szerokim złapię tą prędkość, ale Jurica wykorzystał to, zapikował wejście i wyprzedził mnie. Słyszałeś, że Andrzej krzyczał do siebie? Pobiegł. Tak, Andrzej krzyczał, że mam trzymać krawężnik, ale no mój błąd i Jurica mi wyprzedził, był szybszy i dowiózł 3 punkty i utrzymał, uratował remis tutaj. Ja chciałbym przede wszystkim podziękować zawodnikom obydwu drużyn, zarówno moim zawodnikom, jak i zawodnikom gości, za stworzenie wspaniałego widowiska i zostawienia serca na torze, bo dzisiaj wszyscy walczyli. To może stawka tego pojedynku, to jest już półfinał, walka o finał i zdawaliśmy sobie sprawę, że przyjeżdża bardzo trudny rywal do nas, który się ciągle napędza. Mimo że osłabiony kontuzją Dana Gulleya, to zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że to będzie wymagający pojedynek. Jestem zadowolony, że tego meczu nie przegraliśmy, chociaż z wyniku do końca nie jestem zadowolony. Na pewno pomyślimy o tym, żeby jechać do Rybnika i zmazać plamę z rundy zasadniczej. No, jak mówię już parę razy dzisiaj, że nie zawsze deszcz robi tor przyciepniejszy. W tym przypadku dzisiaj jakby tam powierzchnia zamknęła i był tylko piach i każdy z nas miał, no może nie problemy, ale delikatne zmiany były trzeba robić. Każdy z siebie dał 100%. Wszystko na to, że serce zostawialiśmy, gadaliśmy co by było trzeba zmienić. No, cała drużyna doprowadziła do takiego wyniku i nie jest może najlepszy, ale żużel jest takim sportem, że za tydzień może się wszystko zmienić. Wiadomo, że Rybnik jest faworytem u siebie, ale już kiedyś to inni przerabiali i się
odwróciły losy, także pojedziemy się pobawić tam, nie ma ciśnienia i zobaczymy, jak nam wyjdzie. No dziękujemy bardzo za gratulacje. Myślę, że widowisko mogło się podobać, dużo ciekawych wyścigów, emocji dla kibiców było naprawdę co niemiara. Myślę, że remis jest satysfakcjonującym wynikiem dla nas, aczkolwiek no jeszcze mamy przed sobą oczywiście mecz rewanżowy i tak jakby druga połowa spotkania piłkarskiego, także szykujemy się już myślimy o rewanżu, ale tak jak mówię, cele się nasze nie zmieniają. Dziękujemy!